serdecznie. Dzisiaj pogrzebałem chwilę w internecie i znalazłem w swojej miejscowości nowy skup złomu. Znaczy nie wiem, czy jest nowy, ale ja go odkryłem dzisiaj. No i postanowiłem, że pojadę na niego, zobaczyć co tam. No okazało się, że pracują tam bardzo fajni ludzie, sympatyczni. No i udało mi się pozyskać takie rzeczy za darmo. Na rozruch. A więc bardzo fajnie, sympatycznie. Więc zobaczymy, może z tego jakaś większa współpraca wyjdzie. Państwo się polecali, że mogę zajeżdżać, oglądać. No i tyle. Dobra, a dzisiaj zajmiemy się tym wariatem. Zaraz resztę posprzątam i do zobaczenia. Dobra, zaraz zaczynamy rozwałkę. Firma AEG, wyprodukowane w Niemczech. Zobaczymy, co to ma w środku. Thank you.
Witam ponownie. Właśnie skończyłem rozbiórkę tego ustrojstwa. Chciałem wam powiedzieć, że tak się namęczyłem nad tym wiernikiem. Tak był posklejany, że już nie pamiętam kiedy taką przeżyłem męczarnię. Nie będzie tego widać pewnie na filmiku, bo części nie nagrywałem, bo myślałem, że już zrezygnuję, ale nie poddałem się. A jeszcze jedno. Tak byłem ucieszony z tych wszystkich fantów, że zapomniałem zważyć wam całości. No ale zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyszło. Waga wyzerowana. Tu mamy stal. Plus kabel, bo zostawię kabel na później. 778 gram. Mosiądz, końcóweczki, taki fajny element też wyszedł. Pokrętle u góry. Czterdzieści gram. Aluminium, dwa takie elementy. Dwieście dziewięćdziesiąt cztery gramy. No i miedziucha. 128 gram. Tu jeszcze chwilkę wam zajmę, co niebawem. Niebawem te elementy, które, te rzeczy, które pozyskałem ze złomowiska dzisiaj. Ale jeszcze jeden filmik szykuję z całej stali, jaką mam w piwnicy. Będę chciał zawieźć na złomowisko, sprzedać i za całość kupić karmę dla zwierząt. A więc takie filmiki niebawem. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.